Ekran ma? No ma. Aparat ma? Ma. Dzwonić, pisać SMS-y można? Można. Więc jest idealny i niczego mu nie brakuje, prawda? No kuźwa nieprawda. Vivo, o co kama? 3700 za telefon, który nie ma ładowania bezprzewodowego, nie ma głośników stereo? No co to ma być? Tak zajebiście się zapowiada, a tak zajebiście go zjebaliście. Nie zrozumcie mnie źle. Telefon jest naprawdę spoko pod wieloma względami. Ale pod żadnym względem, w żadnej dziedzinie nie jest najlepszy. A za cenę niespełna 3700 można oczekiwać cech flagowca. A tutaj niestety są tak duże braki, że osobiście uważam ten telefon za najbardziej nieopłacalny na rynku. Jego cena zdecydowanie powinna wynosić około 1000 zł mniej na start. Smartfon piękny, choć to kwestia gustu, ale będąc obiektywnym trzeba przyznać, że telefon naprawdę może się podobać. Bryła telefonu jest bardzo smukła, elegancka, wykonana z matowego szkła na pleckach i bardzo dobrze leży w dłoni. Ale choćby to był najpiękniejszy telefon na świecie, to telefonu nie powinniśmy kupować na podstawie samego wyglądu. Producent jednak chyba myślał inaczej, bo dowalił cenę z kosmosu, a oprócz dobrego wyglądu wykastrował telefon ze wszystkich rzeczy, z których słyną flagowce. I w sumie nie tylko flagowce, ale o tym później. Jak mówiłem na samym początku, telefon ekran ma. No ma. I to bardzo dobry, ale nie najlepszy na rynku. Mamy tutaj 6,5-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. Do tego wsparcie dla formatów HDR10+. Mam wrażenie, że kolory są trochę za mocno stonowane. Jednak jasność, ostrość i ogólna jakość wyświetlacza zdecydowanie na plus. Aparat? Bardzo dobry, czasami świetny, ale również nie najlepszy na rynku. Jakość zdjęć naprawdę stoi na wysokim poziomie, mamy optyczną stabilizację obrazu, mamy wbudowany gimbal, dzięki temu filmy wyglądają bardzo płynnie. Tryb nocny robi co ma robić i wszystko fajnie. Teoretycznie pod względem aparatu nie mam się do czego przyczepić. Jednak porównując zdjęcia do flagowców konkurencji, widać, że odrobinę aparat odstaje. Jest dobrze, ale nie najlepiej. Tryb nocny również nie jest tak spektakularny. Filmy płynne, ale konkurencja pokroju Apple'a czy Samsunga nie ma wbudowanego gimbala, a i tak różnicy w stabilizacji specjalnie nie widać na korzyść Vivo. Całościowo aparat oceniam na duży plus, ale zaznaczam raz jeszcze, że nie jest to najlepszy aparat na rynku. Jeśli chodzi o wydajność, to również jest bardzo dobrze. Mamy tu procesor Snapdragon 870 z obsługą sieci 5G, czyli drugi najwyższy procesor Qualcomma. No właśnie, drugi, czyli szybki, ale nie najszybszy. Nie zmienia to jednak faktu, że Vivo X60 Pro działa błyskawicznie. Aplikacje otwierają się szybko, nie zdarzyło mi się, żeby telefon choć na moment spowolnił. Ponadto mamy tu 12 GB RAM-u, które możemy systemowo rozszerzyć o dodatkowe 3 GB. Do tego 120-hercowe odświeżenie ekranu jeszcze bardziej potęguje uczucie płynności. Jeśli chodzi o wspomniany wcześniej procesor, to może nie dorównuje on osiągom droższego Snapa 888, ale przynajmniej się tak nie nagrzewa. Więc pod względem procesora nie mam w sumie żalu do Vivo. Jeśli chodzi o ogniwo, to mamy tutaj pojemność 4200 mAh, co wystarczy średnio na jeden dzień użytkowania. Czasami jak przyciśniemy trochę bardziej smartfon, to trzeba będzie go ładować w ciągu dnia. Telefon obsługuje szybkie ładowanie 33 W. No właśnie, szybkie. Telefon naładujemy do pełna mniej więcej w godzinę. Czy to jest szybkie ładowanie? W dzisiejszych czasach raczej normalne. Nie jest źle, Samsunga telefony ładują się dłużej. Ale już takiemu Realme czy Oppo wystarcza raptem 30 minut pod prądem, żeby osiągnąć 100%. Dodatkowo trzeba dodać, że telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego. Czytnik linii papilarnych jest i to bardzo dobry. Jest szybki, praktycznie się nie myli. Na początku uważałem, że mógłby być odrobinę wyżej, ale szybko się przyzwyczaiłem do jego położenia. Także ogólnie czytnik oceniam na plus. Nakładka telefonu jest również całkiem spoko. Przypomina trochę gołego Androida z kilkoma ciekawymi dodatkami. Wygląda schludnie, estetycznie, ale zdecydowanie trzeba zauważyć, że nie ma tylu opcji personalizacji, co nakładki konkurencji. Trzeba jednak zaznaczyć fakt, że Vivo, chińska firma, jest w Polsce od niedawna. A nie mamy tutaj żadnych chińskich znaczków, żadnych błędów, nieprzetłumaczonych tekstów. Xiaomi mogłoby się od nich uczyć. To, za co muszę skrytykować oprogramowanie, to fakt, że Always on Display wyświetla powiadomienia raptem z 4 aplikacji. Połączenia, SMS-y, maile i WhatsApp. O co kaman? To nawet Kruger & Mac potrafi więcej wyświetlić. Głośnik. No tu pojechali grubo. Nie dość, że pojedynczy, to jeszcze chujowy. Nie mamy tutaj głośników stereo, za cenę 3700 jest to nie do przyjęcia. Gdyby chociaż ten pojedynczy głośnik był naprawdę porządny, ale nie, jest tragiczny. To niektóre telefony za 1300 zł mają głośniki stereo.
Jest to bardzo duża wada tego telefonu. Do tego muszę przyznać, że wibracja w telefonie brzmi jak pierdząca koza. Pod tym względem też jest słabo. Wibracje są takie mocne, nieprzyjemne dla ucha. Ciężko je opisać słowami, ale jak z telefonu raptem za 500 zł. Wodoodporności brak. Brak również slotu na kartę pamięci i mini jacka. Jednak do tych dwóch rzeczy nie przywiązuję takiej wagi, gdyż mamy tu 256 GB pamięci na dane. A jeśli chodzi o mini jacka, to już mało który telefon go ma. Na pocieszenie dodam, że w zestawie producent dorzuca przejściówkę z mini jacka na USB-C. Podsumowując. Ekran dobry, ale nie najlepszy. Aparat dobry, ale nie najlepszy. Procesor dobry, ale nie najnowszy. Ładowanie szybkie, ale nie najszybsze. Dodatkowo brak ładowania indukcyjnego, wodoszczelności i co najważniejsze głośników stereo. Już te ładowanie bezprzewodowe mogę przebłądzić. Okej, fakt, że tańsze telefony potrafią je mieć, ale dobre. Ale no głośniki stereo, proszę Was, żenada. Czy przy takich brakach telefon jest wart 3700 zł? Zdecydowanie nie. Każdy smartfon ma jakieś swoje wady i zalety. W przypadku X60 Pro niestety tych wad mamy sporo. A mam wrażenie, że Vivo kreuje się na taką markę trochę premium, więc tym bardziej takie niedociągnięcia są niedopuszczalne. Drogie Vivo, zatem jeśli chcecie wyceniać swoje smartfony na prawie 4000, to zróbcie smartfona naprawdę godnego tej ceny, a nie ładnej zabawki wybrakowanej z wielu potrzebnych funkcji. Bo drogie smartfony, ale w niczym nie najlepsze, to już Sony robi. Niby im niczego nie brakuje, ale jakoś się nie sprzedają. Więc Vivo... Nie idźcie tą drogą! Niestety sam wygląd to nie wszystko. Z telefonu dobrze mi się korzysta na co dzień. Ma dobry aparat, działa płynnie, jest szybki. Jednak zawsze po jakimś czasie od zakupu efekt wow znika. I wtedy wady, o których wcześniej wspomniałem, zaczynają coraz bardziej doskwierać. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, to pamiętajcie, subskrypcja i łapa w górę. Sekcja komentarzy jest również dla Was. Ja się z Wami żegnam. Do następnego.